Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 21 grudnia, a więc zaczynamy 21 vlogmas. Mamy godzinę chyba zaraz 14, a ja w sumie nie zrobiłam nic poza tym, że się wykąpałam i zjadłam śniadanie. Także lipa, ale w sumie nie jest tak źle, że wczoraj wróciłam właśnie z półmetka, a w zasadzie dzisiaj wróciłam z półmetka o godzinie 4, także spać poszłam dość późno i tak spałam jakieś 5-6 godzin, także nie jest źle. To, że jest 14, ja nic nie zrobiłam, to nie jest źle. No i ogólnie jak się już obudziłam, to poszłam potem się wykąpać, zjadłam sobie śniadanko. No a dzisiaj, słuchajcie, mamy sobotę. I na dzisiaj jakichś większych planów nie mam, z racji, że wczoraj się wyszalałam, także dzisiaj, słuchajcie, przyszedł czas na świąteczne sprzątanie, a raczej wykańczanie mojego pokoju. Z racji, że już 3/4 stopniu wszystko jest już posprzątane. Mamy posprzątane już wszystkie szafki w tej komodzie, także została nam tak naprawdę tylko toaletka i te trzy szuflady. Z racji, że reszta jest już posprzątana, no także dzisiaj robimy takie świąteczne sprzątanko. Oprócz tego, jak wystarczy mi czasu, to zaczyna się pakować. No, także takie są plany, więc ja się teraz zabieram za ścieranie kurzy w całym pokoju. Ogólnie wczoraj wieczorem, jak wróciłam z tego klubu, to już potem nie zakładałam soczewek na noc, bo już byłam tak śpiąca, stwierdziłam, że nie chcę mi się do łazienki zakładać. Jestem dzisiaj ślepa, także muszę się poratować tym, czyli moimi okularami. Ogólnie ja tak bardzo siebie nie lubię w okularach. Wyglądam jak jakiś, nie wiem, kurde, patrzcie na to. Wyglądam okropnie w okularach. Jezu, nie lubię siebie bardzo. No ale muszę to zrobić z racji, że jak sprzątam, no to muszę widzieć wszystko, także muszę. Ogólnie są jeszcze chyba brudne. O Jezu, patrzcie na to. No i co, myślę, że zacznijmy od sprzątania toaletki. Wziąłam sobie już spray i ręcznik. I co, ustawiam, mam timelapse'a i zabieram się do roboty. Hejka moi drodzy, ja już mam wysprzątany prawie cały pokój, został mi tylko odkurzyć i posprzątać Aro. Zaraz sprzątam do pokoju, w którym zawsze otwieramy kalendarze adwentowe, bo będę zakładać pościel na to łóżko dla mojego właśnie wujka, bo przyjeżdża na święta i będzie u nas nocował, tak jak praktycznie co roku. Także mam dla niego pościel, zaraz będę ją zakładać. A póki tutaj jesteśmy, to możemy sobie otworzyć kalendarze adwentowe. W ogóle patrzcie, pozbyłam się już wszystkich prawie woreczków, te które zostały, to zostały, ale pościągałam w końcu i zostały same klipsy. Dzisiaj będzie zupełnie inna perspektywa niż zwykle, ale jak już tutaj położyłam kamerę, to tutaj zostanie. Możemy troszkę obniżyć. Okej, dobra. I dzisiaj otwieramy 21 okienko i 21 mamy tutaj. Jest to coś dużego, czyli obstawiam, że to będą jakieś bumki. Tak, mamy bumki kwaśne, także fajnie. Ja lubię kwaśne rzeczy. Lecimy teraz z musami. Nie wiem, co może być. Jakieś chyba żelki znowu. Tak, mamy, słuchajcie, żelki tym razem truskawkowe. Ostatnio chyba były brzoskwiniowe, albo nie, nie pamiętam, ale mamy żelki, także nic, ja lubię żelki. Lecimy teraz może z herbatami. 21 okienko tutaj. I dzisiaj mamy jakąś świąteczno-zimową. Tak się prezentuje. Z poczką. 21 okienko w Smartisach. Mamy tu i mamy dzisiaj takiego oto misia. I słuchajcie, już wiem, które cukierki są z farszem, a które są bez farszu. To takie misie, jakieś takie pingwinki i tak dalej, one nie mają farszu. One po prostu są z Smartisami w środku, a te takie kółeczka, one mają w środku farsz. Także już to odkryłam. Dobra, teraz czas na After Eight'a. 21 tu. I dzisiaj mamy najzwyklejszą czekoladkę, jakąś zgniecioną. Jakąś zgniecioną, ale no najzwyklejszą czekoladkę. Teraz lecimy z Milką, 21 tutaj. O, mamy dzisiaj krowę Milkę. Myślę, że jest ostrość. Dobra, bierzemy.
lecimy dalej. Lecimy dalej, teraz czas na orzeszki. Orzeszki mamy tu. Dzisiaj mamy wasabi Peace Natural, czyli to są te same, co były ostatnio, te takie wasabi. Tak. Czas na Maybelline, 21 okienko jest tu na dole, dość spore, wow. Ale znowu jest to coś malutkiego, jakaś kredka. Obstawiam, że to, mieliśmy już czarną kredkę, mieliśmy też coś dobrego, więc obstawiam, że dzisiaj będzie konturówka. Wow, gadłam, mamy tutaj konturówkę taką, nie taką w kredce, tylko taką jakby w takim jakby pisaku. No nie złapię niestety na nią ostrości, bo moja kamera szwankuje ostatnio z tym. Ale bardzo ładny kolor, taki nudziak. I czas na ostatni kalendarz, czyli kalendarz od mojej mamy. Dzisiaj, słuchajcie, jest coś ogromnego. Bo mamy coś takiego. Dzisiaj jest dwa razy większy woreczek niż jak jest codziennie. Więc co, otwieramy, bo nie mam pojęcia, co to może być. Jakieś dwie rzeczy. No, rozładowana kamera, nie polecam. Dobra. Ja zmieniałam już baterię, także mamy tutaj dzisiaj dwie rzeczy, nie wiem czemu dwie, ale spoczko. Pierwszą rzeczą mamy tutaj Makeup Remover. Jest to po prostu, ja znam to, bo miałam kiedyś już coś takiego. Mamy po prostu tutaj takim jakby woreczku, fajny jest to też woreczek. Mamy tutaj taki jakby ręczniczek malutki do twarzy. I nim po prostu używając tylko wody możemy sobie zmyć makijaż. O nie, to jest materiał, którego ja bardzo nie lubię. Bardzo go nie lubię. Znaczy na twarzy jeszcze spoko, ale jak dotykam go rękami, ja nie mogę, bo ja mam nadwrażliwość rąk. I jak dotykam jakiegoś czegoś takiego, to po prostu cierpię bardzo. Patrzcie, aż mam gęsią skórę. No nie zobaczycie tego, ale mam gęsią skórę. Także to jest niefajny materiał, ale wiem, że jak to się namoczy, to będzie lepsze. Aż mam ślinotok. Dobra, a drugą rzeczą mamy tutaj jakieś takie skarpetki. Nie mam pojęcia, to jest DIY Home Socks. Ja miałam kiedyś coś takiego, tylko że czapkę. Także i wtedy mi się to bardzo dobrze sprawdziło, tylko że klej, który dołączyli w zestawie, on w ogóle się nie trzymał. A tym razem mamy skarpetki, czyli coś fajniejszego nawet, powiedziałabym. Mamy takie skarpetki bałwanki, no przesłodziutkie. To jest tył bałwanka, to jest przód bałwanka. I jak wiecie, one są takie, no takie zwykłe. Dlatego mamy do tego w zestawie nitkę, czyli nie ma kleju, tylko jest nitka. No spoko. Mamy tutaj jakieś takie futerko, jakiś taki plusz i do tego łańcuszek, też fajnie. I do tego mamy jeszcze jakieś pomponiki. Tak, czyli mamy tutaj po prostu taki zestaw do dekorowania skarpetek, mega. Myślę, że sobie na przyszłym jakimś vlogmasie to zrobimy, albo nawet dzisiaj, jak mi starczy czasu, zobaczymy. Tak się prezentują rzeczy, które były w dzisiejszych kalendarzach adwentowych. Hejka, moi drodzy, ja już mam cały pokój wysprzątany. Mam pięknie odkurzone, zapaliłam sobie nawet ledziki. Ślicznie to wygląda, zupełnie mam, że ja uwielbiam te ledy, to robi taki klimat w pokoju. No i to, co słuchajcie, teraz będę robić, to będę szła się zaraz kąpać. Nie pokazywałam wam takiego mojego pielęgnacyjnego dnia, który zdarza się bardzo rzadko, bo ogólnie jak mam taką cerę w miarę spoko i teraz też mam w sumie taką w miarę spoko, to nie lubię robić jakichś maseczek albo jakichś takich, używać jakichś dużo żelów czy coś w stylu, bo mam wrażenie, że wtedy mi się gorszy ta cera, pogarsza się ta cera. Także wolę po prostu sobie odczekać, a ja nigdy nie robię jakichś takich oczyszczających maseczek czy coś w tym stylu. Zawsze ewentualnie jedyną maseczką, którą robię, jest to maseczka nawilżająca. Zresztą, że ona po prostu potem ładnie się, ładna jest taka skóra delikatna, także polecam. Moi drodzy, mamy godzinę 22:43, więc wydaje mi się, że to jest idealny moment, aby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie również, żeby subskrybować. No i co, mam nadzieję, że widzimy się w jutrzejszym vlogmasie. Do zobaczenia i cześć!